Skurza dziadlo! Cholera! Czy już nikt nie potrafi wykonać najprostszego zadania? Wiesz, jak to mówią, jeśli chcesz coś zrobić dobrze... Od kiedy jesteśmy na ty? Masz mówić do mnie panie! A tam od razu panie. Richard jestem. Co? Ty... Może być Richie. Tak w skrócie. Coraz więcej sobie pozwalacie. Gdzie te czasy, gdy władcy oddawano hołd i modlono się do niego? 10 tysięcy lat temu. Prehistoria, ludy prymitywne. Milcz! Przyślij tu najlepszego wojownika na terenie całego zamku. Już! Tak jest! Witaj, Fredzie. Jak dobrze wiesz, te parszywe, humanoidalne istoty, uzbrojone w ciężkie topory wojenne i dosyć lekkie, aż bardzo wytrzymałe pancerze, w swej głupocie pomyślały, a wręcz ubzdurały sobie, że wojna z wojownikami świętego zakonu paladynów może przynieść im zwycięstwo. No ale to, że paru knechtów znów ukradło surowe mięso ze spiżarni, nie jest powodem, żeby od razu ich tak obrażać. Mówię o orkach, idioto! Przeklęci orkowie! Zaiste bardzo ładnie to rozwinąłeś. Ale przejdźmy do rzeczy. Opracowałem plan. Powiem krótko. Taktyka, salami! Salami? Co to w ogóle jest? Jakiś święty artefakt? Nie wiem, ale gdzieś to przeczytałem. Wszystko sprowadza się do stopniowego eliminowania pojedynczych jednostek przeciwnika. Jedna po drugiej. Chcę, żebyś znalazł jakiegoś osamotnionego orka i go zabił. Rozumiemy się? Oczywiście, panie. Wyruszę bezzwłocznie. Aha, jeszcze jedno. Na dowód masz mi przynieść jego język. Ostatnio, jak cię wysłałem z misją, nie opuściłeś nawet zamku. A może być jego broń? Nie. Chcę jego język. Jakieś pytania? Mógłbym przynieść głowę? W ten sposób nie musiałbym wkładać mu ręki do buzi. Nie! Tylko jego język mi zadowoli. Co jest? Powiedziałem ci nie tak? Nie.
człowieku! Daj mi spokój! Muszę znaleźć samotnego orka. Nie mam czasu na rozmowy! Nie musisz dalej szukać. Ja być. Zostaw mnie. Idź dręczyć kogoś innego. To może tak. Najnosa! Ork! Nie uciekać! Bracie Skorda mówić, że ty szukać jeden ork, więc być. Zaraz, skąd wiedzieli, że... Ludziom wydawać się, że obserwować orków, ale tak naprawdę to my ich obserwować. Ta... zaraz jeszcze mi powiesz, że rozwinęliście własne pismo. Pismo? Administrację? Religię? Kulturę? Architekturę, kowalstwo, stolarstwo, alchemię, retorykę, ikonografię, kartografię, hodowlę powinnego ziela, niewolnictwo, smutnictwo, armię i handel. Holy shit! Wiesz co? Nie chcę cię zabijać, ale dowódca kazał mi zdobyć twój język, więc pozwól, że go odkroję. Pomyśl tylko, ja dostanę nagrodę, a ty przestaniesz wreszcie gadać. Ale ja być przyjaciel, nie chcę ci rozlewu krwi. O, własnej krwi nie rozwinęliście? Takiej przezroczystej, niecieknącej? To nie być śmieszne. Posłuchać, mieć pomysł, ja dać ci język szczura. Ty powiedzieć dowódcy, że to być język orka. A skąd niby miałbyś go wziąć? W naszej kulturze to być bardzo powszechna rzecz. By używać takie języki w celach higienicznych. Aż się boję zapytać, co masz na myśli. Podcierać nimi harok. W ludzki język to znaczyć. Fu, wiem o czym mowa. Później chować na krebusz w jaskiniach. Razem z jeńcami i zdrajcami. Domyślam się, że Dag Rebosz to nie łupy wojenne. O nie! Dag Rebosz wypada z dwóch harok. Strasznie śmierdzić, ale szamani mówić, że być bardzo zdrowe. Podawać je chorym. Chyba wystarczy mi tych informacji jak na jeden dzień. Dasz mi ten język? Pewnie. Dzięki. Mam nadzieję, że nieużywany. Świeżo odcięty i jeszcze wilgotny. O jaki miękki i przyjemny w dotyku! Wiesz, pójdę już. Jak właściwie się nazywasz? Baruch! Ja jestem... Fred! Tak, skąd wiedziałeś? Mówić ci! Orkowie obserwować ludzi! Ja akurat patrolować wzgórz niedaleko zamku! Widzieć nawet co ty robić w nocy sam w komnacie! Że co? Zawołać kolegów! Wszyscy cię kibicować! Nawet szaman przyjdź popatrzeć! Właśnie sobie przypomniałem, że mam język do oddania. Jeśli kiedyś znowu potrzebować pomocy, znaleźć mnie w jaskini na południe od zamku. Dzięki za wszystko! Żegnaj! Panie, wracam z tarczą! Jaką tarczą? Miał być język orka! To znaczy, odniosłem zwycięstwo. Proszę, oto on. O, wspaniale! Jeszcze wilgotny! Panie? Przybijanie młotkiem mokrych języków orków do ściany obok trofeów zwierzęcych i dyplomów w zawodach walki na miecze dwuręczne to ostatni krzyk mody. Bardzo stylowe. Każdy szanujący się dowódca starej fortecy, będącej opoką ludzkości w danej krainie geograficznej, powinien przynajmniej raz w życiu to zrobić. A, to wszystko wyjaśnia.
Czy mogę teraz udać się na spoczynek? Oczywiście. Zasłużyłeś sobie na to. No, wreszcie trochę prywatności. Przyjrzyjmy się temu. Co? Ten draj mnie oszukał! Zabiję go! Richardzie! Mówiłeś, że to komnata z oknem na orkowe namioty! Ja musiałem się pomylić, proszę o wybaczenie. Jestem pewien, że pokój naprzeciwko spełni pańskie wymagania. Zostałem wrobiony! Miałem dostać komnatę z oknem na orkowe namioty. Tu natomiast są dwa okna. Mój błąd. Izba obok powinna być w sam raz. Neinosa! Oszukano mnie! To język jaszczura! Halo!